Michał Piwoński, program Fight Zone, a razem ze mną Tomasz Sarara już po zakończonej gali Spartan Fight 9. No, widzę, że mocno oberwałeś. Jak się czujesz po tej walce? Kurczę, powiem wam tak, czy mocno oberwałem. To jest jeden cios, który mi zrobił taką nawet nie krzywdę. Rościł mi i dlatego wrażenie całej walki było takie strasznie krwawe. Z jednej strony publikę spoko, a z drugiej strony nie lubię, że to jest ze mnie krwawi. I tyle. Tak to wrażenia całkiem w porządku. Jesteśmy też na gorąco po walce i nie lubię jej tak oceniać, bo muszę ją zobaczyć z boku. Ale wydaje mi się, że jest w porządku. Miałem kilka obaw przed tą walką. Tam jeszcze mogę oficjalnie powiedzieć, ciąłem dużo wagi i bałem się o swoje zdrowie, żeby gdzieś tam nie wysiąść, więc dlatego to też sobie tempo pomalutku dozowałem. Ogólnie jestem zadowolony. Ta walka toczyła się niejako po mojej myśli. Zawsze po drodze się wykolei. No, dzisiaj się wykoleił nos. Co walczysz w Orzowie, no to wyglądasz, no... To nie chcę powiedzieć, że źle, no ale no, tak, może faktycznie coś w tym jest, bo w tej kwietniowej walce tak. Z Basem Worstenboschem też tam troszkę krwawiłeś. Tak, zaraz po walce się śmieję, że co Chorzów to szycie i szpital, chyba polubiłem ten szpital, ale nie, przepraszam, nie lubię go. A jak oceniasz postawę rywala, bo postawił dosyć trudne warunki? Tak, muszę powiedzieć, że ja lubię techniczne walki. To była poukładana walka, on pokazał fajną pracę na nogę, trochę pochodził w lewo, w prawo, ciężko było go namierzyć, Ja też trochę tak, kurczę, za bardzo się pospinałem, to mówiąc żargonem, i nie mogłem się wstrzelić w dobre tempo, dużo mi ciosów przestrzelił, czuł dystans. Super, lubię takie walki, naprawdę mega lubię takie walki i to była fajna, techniczna walka, mam nadzieję, że się publice podobała. Chyba było wszystkiego po trochę, mocnych ciosów, trochę krwi, trochę złej krwi między nami i tak, muszę zobaczyć na spokojnie, ale jestem bardziej zadowolony niż niezadowolony. Kurczę, jak być niezadowolony po wygranej walce. Mówisz, że troszkę się pospinało, ale chyba wyluzowałeś się po tym, jak dostajesz nos. Chyba troszkę przyszło zdenerwowania. Nie było luzu, tak. Wtedy właśnie, tak jak powiedziałem, w klatce ta klapka mi się przestawiła i to się zrobiła taka, nie chcę powiedzieć, uliczna walka, ale fakt, że już przestałem tak naprawdę wtedy kalkulować, tylko mówię, dobra, odważnie do przodu. Trzeba wtedy tą szalę wszepnąć na siebie, to jest już końcówka walki. Trzeba pokazać, że ma się zdrowie, chęci, że ja nie unikam walki, tylko że tak naprawdę przyszedłem tu urwać mu głowę, a nie tylko zdobyć punkcik więcej. Dobrze, to co dalej w takim razie? Jaki plan na najbliższe tygodnie, miesiące? Kurczę, ja tam miałem walkę w połowie grudnia planowaną, która przez kontuzję mojego przeciwnika została odwołana, a dzisiaj chyba przez moją też by do niej nie doszło. Więc co? Więc święta, nowy rok, 2 stycznia będę po raz drugi tatą także mamy takie zmiany rodzinne. Jakieś plany na nowy rok snuję, kurczę, o których za bardzo też nie mogę dużo mówić. Myślę, że Spartan też pewnie w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie. Strasznie mi się dobrze współpracuje z tą organizacją i chcę ją wspierać. Także zobaczymy, co będzie dalej. Czyli możemy powiedzieć, że Spartan ma jakieś inne plany zagraniczne? Tak, mam, ale to jest takie trochę owiane tajemnicą. Kurczę, ja bym chciał zwoływać trochę ten europejski czy światowy rynek. Strasznie mi na tym zależy. Ja zawsze powtarzam, że nie chcę być dużą rybą w małym stawie. Uważam, że jestem w stanie tak samo dużo zdziałać za granicami i na to liczę. Mi brakuje cały czas takiej dobrej szansy walki na dużej organizacji. Oczywiście też jestem już doświadczonym zawodnikiem, który ma też swoje wymagania i dlatego nie łapię wszystkiego, co mi dają pod nos, pod krwawiący nos, ale cały czas jestem głodny faktycznie wyników zagranicznych. Dobrze, to w takim razie dziękuję Ci bardzo. Pozdrowienia dla małżonki. Dziękuję, wszystkiego dobrego dla przyszłego potomka. Syn czy córa? Synek już jest, będzie córa do parki, tak. Czyli parka. Czyli wszystkiego dobrego dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam tę publiczność.